Gdzie? I even miss that shitty food we got back in the joint. I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Dobra, panowie zgłodnieli. Chyba. Nawet nie wiesz, jak długo czekałem na ten moment. No to jemy, nie? Tu skończyliśmy, to zaczynamy. Pewnie trzeba iść w dół po prostu. Tak sportowcy to oni nie biegają, nie? Te się ruchy to... No nie są... bardzo właśnie. O proszę. Można się zmoczyć trochę. Ho, ho! I nawet spodnie mu nasiąkły. Ciekawe, jak szybko będą wysychać. O, o, już przesychają. No proszę. Jakie szczegóły, jaka dbałość. Szczegóły kozaki. Okej, okay, hop. No, już dawno nie było jakiejś interakcji z otoczeniem. Przez wciśnięcie przycisku. Z tego co pamiętam, skończyliśmy. O, właśnie, co teraz? Skończyliśmy w taki sposób. Hey, help me out here. Come on. O, idę, już zaczynamy idę. Współpracę. Nie można było po prostu przeskoczyć. No nie. Chyba łatwiej by było. Leo. There's a camp down there. Yeah, but it looks empty. Yeah, you're probably right. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. All right. No proszę. Tak, you ever go camping, Vincent? A few times when I was a kid. The old man? Nah, my uncle actually. And you like club? Yeah. On the cold, hard ground. It's. When you got a perfectly good bed at home. No to trzeba siebie ochlapać. A 9x5 room with bars though. Co to jest? Ten moment, jak się po raz pierwszy wchodzi do basenu czy do jeziora, to gdzieś tak na klacie, nie? Jest zawsze takie. Klap, klap. Still. Wystrugę dzidę. Co? Ja rozpalam ognisko. Aczkolwiek oni mówili, że to jest opuszczony obóz, ale no, ten ogień dogasa, nie? Trzeba znaleźć drewno. Ja mogę strugać dzidę. Dobra. Ty się zajmij struganiem, ja poszukam drewna na opał. A żebym się nie zgubił, to już mi nawet zaznacza, gdzie jest. Jest dzida. Aha, czyli teraz można iść łowić ryby, rozumiem. Tak. To jest już survival action. Teraz gry survivalowe są mocne. Dobra. Zrobione. Kurde, ja te ryby ledwo co widzę w ogóle. U mnie są kawałek dalej. Strugamy dzidę. O, są koło ciebie teraz ryby. O, zaganiamy je. O, je. Nie, nie mam. Ale to ciężko trafić, kurde, w tą rybę. No. Dobra, mam. Może to trzeba po prostu czekać na nie. Idę w tą stronę. Co z tą rybą? Dobra, to ja już chyba jestem. Muszę urypić dzidę. Uciekają. Stój, rybo. Ty, no właśnie, bo ja tutaj... Dobra, czyli ja pójdę ci pomóc. Bo ja je tam zagoniłem i ty je wystraszyłeś też. I... Aha. I one w moją stronę przyleciały z powrotem. To ja je zagonię do ciebie, jak się uda. Dobra, to ja już je zaganiam. Bo tak je gonić, to raczej syzyfowa praca będzie, nie? Mhm. Teraz powinny do ciebie zawracać, o. Mam, dobrze. Ale ty już się najadłeś, rozumiem.
Znaczy no. Ona chyba tam leży jeszcze na kamieniu. Ta a, moja. Dobra. O, jest. No i proszę. No i teraz jeszcze browar i kurde. Przy rybce. No, browar to, to musieli uważać, trochę by to im zajęło. Znajdź chmiel. I tam szukasz kwadracika. That tasted like shit, man. Well, you know, it is what it is. Yeah? And my fucking feet hurt. What about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him, but the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. Maybe we're gonna... Wait, you hear that? Oh, shit. Closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it. I got it, okay? Dobra, to wracamy do gry chyba. Okej, połowę historii znamy. Druga połowa się zaczęła od tego, że go wydymał, a co było dalej? No właśnie. Nie było śniadania czy coś? W ogóle jak się tam do niego zadobrali. Ale też mnie ciekawi ta moja postać, ten Leo, co też z tym Harveyem ma wspólnego. Ale się pewnie dowiemy dzisiaj. Siema, Szpanio, siema. Siema, wszyscy tam u ciebie. Siema, tak, u ciebie również. Witam kubiksowych widzów. I tych z YouTube'a też widzę. Widzę, nie widzę, ale... w sensie w tych... No dobra, wy wiecie o co chodzi. Jak na wczasach, nie? No, nie czuć tego posiłku. Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? Uh-huh. You're making progress, Leo. Okej. Okay. Teraz będziemy doić krowy. Czy w tą grę da radę grać bez koopa? Nie. Trzeba mieć koopa. Właśnie nie da rady. I chyba stąd popularność tej gry. There's a house over there. Let's check it out. Ciemność, widzę ciemność. Vincent, help me out here. To już gdzieś widziałem, nie?
Tak, to chyba z trailera jest teraz akcja. A to nawet nie wiem. Też dwa dni minęły. The state police put out a warning today, urging every law-abiding citizen within a 50-mile radius of the prison. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. Nie będzie decyzja teraz. See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. I'll be forced to go get them back. I don't know, man. Aha, czyli albo wypuszczamy konie, albo obezwładniamy małżeństwo. Myślę, że jak obezwładnimy ich, to chyba będziemy mieć wtedy tego shotguna, nie? A jak wypuścimy konie, no w sumie też można wtedy później tego shotgun. No, to w sumie na to samo wychodzi, nie? A tak teorii krzywdy im nie zrobimy. No dobra, to dawaj. Sure, whatever, man, let's try it. Okay, come on. I drugi raz podejmujemy decyzję Vincenta, nie? Tak na moście było. Crap, it's locked. Oh yeah. Ale też w sumie beka, bo... Bo ten Leo mówił, no nie wiem, nie wiem. Na temat wypuszczania koni, nie? A później jak się zgodziliśmy, to powiedział, no dobra. Możemy to zrobić, nie? Dobra. Dobra, czyli co? Chyba trzeba tutaj wyjść do góry, nie? Jak tu przejść, przebiec, cokolwiek? Czy może... On coś mówi, żeby czegoś dosięgnąć chyba, ale nie zwróciłem uwagi. Tutaj krowę za rogi może złapie. Nie gadaj. Nie. I can't help but thinking about a big juicy steak right now. To co, mamy tutaj krowy karmić? No, daję jej trochę trawy, ale raczej nie jest zainteresowana, nie? Drabina, no oczywiście. Co za przypadek, sam dasz radę? Dobra. No. A, tu jest lufcik otwarty, nie? O. Tak, tak. To wszystko jasne. O, a myślałem, że straciłem już ten. Dobra. Okej, okay, to przyniosłeś... ja przyniosłem drabinę, muszę chwilę odpocząć, to teraz... No. Nie, myślałem, że jak przyniosłeś, to sam łazisz, nie? W końcu się narobiłeś przy tym. Dobra. Są i w środku. All right. Now we just need to let the horses out. Dobra, tu są schody. Tu są konie. Let's release them. Vincent. This might be able to scare the horses. Vincent, here you go, buddy. Let's release the others too. O, wyłażą. Wyłażą. Can't argue with that. Kolejny kuń wylas. Sorry, kuniu. Dobra, coś mi się wydaje, że tutaj na górze musimy coś razem zrobić. Nie wszystkie boksy otwarte. A, dobra. Trzy kunie tylko. No, zawsze coś, nie? Myślę, że to z betoniarką to był dobry pomysł. Tak, betoniarka, no. A, może ją zepchnąć. Chyba tak. A, wiesz co? Ja nie wiem, czy drzwi jeszcze nie trzeba otworzyć. No właśnie. Bo to by było trochę głupie. Właśnie, je wystraszyć, nie? Bo tak ochoczo wyszły z boksów, to w sumie powinny ochoczo być zostawiały, no. A, on tylko odblokował. Come on, let's get this thing down. No siema, czekałeś na mnie? Normalnie, dawaj. Seru. Robione.
hell? The horses are escaping, honey. Oh, dear. Didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Tup, 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 tup. See? I told you. Yeah. Let's just hope these horses keep running. They will. Przebierz się i znajdź samochód. Okej. Okay. Czy gramy na najniższych detalach? Nie, właśnie ja tutaj mam takie małe problemy z połączeniem, dlatego taka jakość jest słaba, ale jakbyśmy teraz na chwilkę poczekali, ja sobie spróbuję to zresetować. Wejdę sobie teraz w ustawienia. Dobra. Vincent, is that you? To jeszcze szybciutko wracam. Okej, okay, już jestem. Ja w tym czasie do żony zadzwoniłem, czy... O! I bet some delicious meals have been made here. Kiełbacha. Czy nie można je zjeść? Okej. Okay. A można wziąć tą broń? Gdzie? Ja tutaj zmywam naczynia właśnie. Let's help them with the dishes. Co ty jadasz? A dobra, no dobra, grubo. Dobra. Już. Styknie, styknie. Wiadomo, że to raczej kobiety powinny zmywać. Co w lodówce mają? Nie masz odmiany. Uuu, jest i browar do rybki. Tylko otwarta butelka. Właśnie. Myślałem, że to takie uproszczenie graficzne, że nie ma kapsla. No dobra. I wonder if I can eat this. Siema Andrzej. Mogę to zjeść? Co ty gadasz? Shit! It's like eating grass. Czy no co ty? Długo już to gramy? Tak półtorej godziny, dwie, coś koło ponad dwie. Ale wszystko będzie na YouTubie ponad na kanale. Dwie. Tak, tak. I've never really been a hat man. Dobra. A, dobra. Różowy kapelusz ci chyba zostawię. Looks better than expected. Let's get a fire going. That should do it. Myślałem, że to mogę wziąć po prostu kapelusz, będę przyprany. A ha! Beka, lustro nie działa. Nie widać jej w lustrze. Let's light it up. Fire in the hole. Szyć to ja nie mam co. Gdzie tu jest jakaś szafa? O, rozpaliłem ogień, dawaj pod koc teraz na sofę. Leo, there's a wardrobe here. Let's check. O, dobra, w końcu można się przebrać. No zamknę drzwi, żebyś mnie nie podglądał. Nie, żebyśmy nie widzieli jego pindola w pierwszym odcinku, ale... Ty, tam na dole, ruchy! No, to zobacz, kurde. O kurde, pod kołderkę chodź. No. O, muzykę jeszcze odpalimy? O! Mam broń jakąś. Ale nie, no chyba nie będę strzelał. Przyszczelamy. Ah, shit. It's not working. Ja tam wolę damskie zabawki. Pozytywkę nakręciłem. Nie działa. No, gierka zajebista, nie? Ale lustra nie działają. Pewnie to spaczują. Dobra, czyli co? Ja się idę przebrać. Co jest rip, Fabio? Coś nie działa? Nie, no chyba wszystko działa. Albo ja się mylę. Przybieranki, koderki, kominki. No. Cały klimat w piździet poszedł. Uciekamy z więzienia. Co robimy? Odpalamy telewizor. Odpalamy w kominku. Tutaj Cassie szyje. Dobra, ja idę poszukać samochodu. A tu była strzelba. On wziął tą strzelbę chyba ze sobą. Co? Tak, wziął się. O, budujemy domek z kartą. A jak? Shit! Idź się przebierz. Słyszałem, że tutaj osiągnięcie można otrzymać, jak zagramy ty na pianinie i ja na gitarze, coś takiego. O kurde, no to dawaj. Idziemy, nie? Normalnie. Dobra, jeszcze się przebieram. To czekaj, 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 czekaj. O, dobra, jest pianino. Łatwy, średni, ekstremalny, trudny. No to średni, nie?
Yeah, this will end it. And the shotgun might come in handy. Hey, mam strzelbę. Ja gram na pewno. Oh, come on. Tak, zajebiście ci to wychodzi. No. I co, średni wziąłeś? To ja też. Oh, come on. O kurwa, co tu się dzieje? Ja tu nie słyszę muzyki. Psy szczekają. To na naszą muzykę? Czy wrócili z końmi? Nie słyszę, dobra. Starczy, bo to kurde dramat. Co to jest? Dobra, ja nie będę się ośmieszał. Idę samochód znaleźć. Jakbyśmy konno nie mogli pojechać, nie? O, może podkowami mi porzucamy, co to na to? Oj! Oje, serio? O, prawie. Dobra, wystarczy chyba tego grania. Chyba punkt. Wystarczy grania? Dobra. Ojej. Oh, miss. Okej, okay, samochód. Głupie te podkowy. O, wynik można sprawdzić. Siema, Jarek. A nie, to punktacja jest, okej. Okay. Co my tu mamy? Gdzie jest ten samochód? Znaczy nie w kuchni, kot, lol. Mało memiczny ten kot. A co to kanister? Gas canister. I bet it still has some gas. Dobra, wziąłem kanister, ale nie wiem po co. Pewnie do dolania wachy do tego. Znalazłem ciągnik. Nie wiem, czy to o to chodzi. To jest nasza fura? No nie wydaje mi się tak za bardzo. To było dość zabawne. Dobra, musimy... A tutaj coś jest? Tutaj byłeś w środku? Tak, właśnie idziemy tam i tutaj musisz mi pomóc. A, to pewnie tam jest fura. Dobra, to ja biorę ten kanister. Śliczna piosenka, dziękujemy bardzo. Staraliśmy się. Tup, 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 tup. Jak gejsza, kurde, biegnie. Czyć tego. Oh my god, it's a piece of junk. It's not that bad. What do you mean it's not that bad? Hey, it's even missing wheel. Nah, I'm sure there's a spare around here somewhere. No, nie gadaj. I don't know, man. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Let's fix it up and we'll be out of here in no time. All right, fine. Ale chyba rozwiązaliśmy zagadkę braku paliwa, zanim się pojawiło. Tak. Znajdź koło, pewnie. I bet we can use this to lift the car. Dobra, podnieś samochód, ale co z tego, że podniesiemy? Koło. Jest klucz, okej. We could use this to fasten a new tire. Dobra. Tak, gdzie jest koło? Bo na razie nie ma co podnosić jeszcze. No właśnie. O, mam koło, ty. Co ty na to? Pojedziemy? Co ty gadasz? No nie wiem, że to koło będzie gdzie indziej, albo na samej górze najlepiej. Pewnie tak. Hey Vincent, I see a tire over there. Let's find a way to get up there. Okej. Okay. Pewnie muszę się uwieścić na haku, a ty mnie przeciągniesz tam. A, pewnie tak.
Dobra. Można się bujać? Dobra. Związali ich czy konie wypuścili? Wypuściliśmy konie. Rycu. My jesteśmy tacy, no. Kulturalni. Tak. Na razie dwie decyzje Vincenta, nie? Łe, myślałem, że będziemy musieli tą samą drogą wracać. A, dobra. Nie, nie trzeba. To czekałem w gotowości. Dobra, gitara. Dobra, ja już podnoszę. Nie ma czasu, trzeba szybko to robić. My nie jesteśmy Izak, no, musimy się z tym brandzelować. Jak? Gdzie są te opony? Spadła tam z góry, więc na dole. Here I come to school you. O kurde, ciężko. Pat mi wibruje. A, tutaj. A, tu jest, dobra. Ale to ona tu leżała w ogóle? Już mi ciężko. Widziałem klemę chyba. Ale co z tego? A, to tylko jedną oponę potrzebujemy, widzę. O Jezu, ale mi ciężko już. Dawaj, idę. O kurde. Co, nie wytrzymałem? A ty, dali radę. Ale bez sensu, to może nie trzeba było na tym etapie podnosić w ogóle. Dobra. No co? A, czyli tym kluczem. Dobra. Przecież koło już jest, nie? Aha, że przyczepić trzeba. Dobra. A ja idę zobaczyć, co z tym akumulatorem. Dobra. Może będziemy musieli na wpychu uruchomić. Na wpych, na pych, pych, pych. Pych, pych. No tak, są klemy, no ale co mi po tych klemach? Ten ciągnik wygląda na mniej sprawny niż ten samochód, tak szczerze mówiąc. A może ma akumulator sprawny? No właśnie jest, ale... Nie da się chyba ten... wyjąć tego akumulatora. Mechanic Simulator. Czyli teraz 2019. Można podnosić. A w ogóle jaką gierkę widziałem? Tank Mechanic Simulator, polska gierka ma wyjść. Co ty jadasz? Że się reperuje czołgi, ale na takiej zasadzie, że najpierw je trzeba wydobyć. Bo to się wydobywa jakieś historyczne, jakieś na muzeum. Całkiem spokojnie o takich high. No to pchamy. No dobra, ale co z tym paliwem? Nic? Tak, pchamy pewnie. No dobra. Kurde. Co, trzeba maszować? A, tylko do przodu. Czy to zjedzie z górki? Okay. Na pewno mam to pchać? No. No. Ale... Co się niby stało? Górka była, kurwa. Dobry układ jezdny, że tak wyhamował z takiej górki. Sam. Dokładnie. To ledwo jedzie. Oho! Pusto. This tank seems completely dry. W końcu, kanister się przyda. Tyle go nosiłem. Niemal jak moje dziecko pod sercem noszone 9 miesięcy. Oj. Zagapiłem się. Tych koni to w innym stanie chyba szukają teraz. No trochę ich nie ma, nie? No ale chyba... opłotowane to gospodarstwo, zaszkiwie. Dobra, leje. Spragnione pewnie auto. It's filled up with gas. Wonder if it will start. Perfect. Let's try them. Co za przypadek. No nie. Akumulator padł. Podładujemy. Connected. Try to start the car now. Du. O proszę. No panie. A mam Car Mechanic Simulator, możemy kiedyś pograć. Tak, I told you so. To ja w sumie też mam. But still, I was in doubt. Jak tam by był jakiś multi współpracy. Faith, huh? Yeah. Well, let's get out of here. Yes. No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Absolutely.
Thank you. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh, shit! Take cover! You're gonna pay for this! Come on, let's go! Yeah. You die! Come on! Come on! Okay. Yeah. Come on! Go, 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 go! Ciekawe, czy będzie nam goni. Damn it! Nie będzie. Właśnie się tak zastanawiałem, co oni zrobią teraz, wiesz, twórcy z tą bronią, bo którą chyba my przejęliśmy. Ale jednak jeszcze dziadek miał pistolecik schowany. Ciekawe, czy dało się? Nie, na pewno się nie dało go znaleźć. Nie przesadzajmy, to że tak skomplikowana gra nie jest. No właśnie. Ale że jest kilka wyborów, to może i warto kiedyś zagrać drugi raz w to. Na pewno trzeba będzie, nie? Hey, Felicia! We got cops coming! Step on it! Okej. Okay. O, chyba będzie strzelanko. Dobry kierowca jest ze spółki. Co ty jadasz? O kurde. Iha. Strzelaj tam. Ojej. Jak to co widzę? O Jezu. O co ty gadasz? Jak na starcie. Kurde, to chyba serwer pro jest. A to takie pod górę zakręto, tak jak wczoraj prawie. No, jak w ogóle ten policyjny, Jezu. Co tu się dzieje? Nie no, fizyka jazdy taka średnia. Ale jacy oni są brutalni. Spadnę. O kurde, zaskoczył mnie ten kamień. Ło, roboty, roboty. Dobra, ale... O kurde. Co? Okej. Okay. Pierwsza śmierć. W końcu nie wyszło. Jezu. Szkoda, że za pierwszym razem się nie dało. Czyli jednak trzeba uważać. Wow, wow, tu też ciasno. Dang. Co jest? Masz się tam? Stukaj, stukaj! Lewo, no, prawo. Właśnie. Dobra, prawo. Oj. Gdzie to? Przepaść. Ja pierdzielę. Ale go nabrałem. Co? Chyba już. Nie? Dobra, nie. O, jeszcze gdzieś sam. Na górą, nie? Chyba. Tak słychać, jak gdzieś. No. Dobrze, na nich poczekałem. O Jezu. Po oponach tu najlepiej strzelać. A nawet... O Jezu. Aż się siano posypało. Ej. Pięknie. Widzę jak kopiłem z resoraki, no trochę tak. Jak czekają. Dobra, jadą, no to startują. Tak przyspieszył wszystko. O Jezu. Widać, zerowani, pięknie. Widać, że Assetto of Corsa robi swoje. Coś tam ostatnio w Fortnite'a strzela... O Jezu! Strzelałeś? Wow.
No troszkę. To też widać. Kłody to chyba w normalnym, realnym świecie, czy tam w realnym życiu, jak tu maga klocków by nas zabiły. No, już dawno, nie? O-o. Stop, you're under arrest! Stay where you are! No, na pewno tak zrobimy, nie? No to chodź do wody. O, łódka. Co za przypady. Chaj, chaj, chaj. Go, 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 go. Teraz. I teraz już zwolnienie. Romantyczna muzyka wchodzi. Chlup, chlup. No, tak jak myślałem. Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away, the better. Yeah, I guess you're right. All right, start rowing. We need to get going. Kurde, sam Hey, Vincent. Yeah. I think I saw something in the water. It's probably a shark, Leo. What do you mean? No sharks in this water. Hey, spokojnie. It's sweet water. You're a clever guy, Leo. Mamy jakąś wytrzymałość, nie? Trzeba na to zwracać uwagę pewnie. Tylko tak, jak ja bym uciekał z więzienia, to ja nie wiem, czy bym płynął wzdłuż rzeki. Bo to dość przewidywalne jest. No nie? You know what? He could have been a crocodile. Krokodyl. Czy to nie wygląda, ale nurt nie przyspiesza. Nie? Hey Vincent. Yeah. You think there are any bears in these woods? There are probably bears in these waters, Leo. Oh. Like I'd believe that. A może w lewo? No tak powoli. W lewo. O kurwa, o kurwa. Nie da rady. No nie da rady. Nie da rady. Jak się zmienia strona? Aha. Dobra, dobrze. Już jest wymagająco. Jak na olimpiadzie, kurde. Kajaki się fajnie ogląda. No tak, ale taki znany motyw, nie? Z każdej, kurde, bajki albo z każdego tego typu filmu. Coś tu nagle woda zaczynam przyspieszać. Wow. Bierzemy skałę. Ja odciąć się zakręt po tarce. Wchodzimy, jak Kubica. Oj! Dobrze, dobrze. Chodź, nie tu, nie tu, nie tu. Drugą! Kurde. Hey, watch out, some rough streams up ahead. To ciekawe czemu. Jezu, czemu tak... Znosi nas. To nie jest, kurde, łatwe, ej. No. Trzeba kontrolować szybko. Skręcę, głupia łódko. Wouldn't it be faster if I just jumped in and swam? Yeah, sure. Try that. No. I'll just stay in the boat. Come on, go right! Musimy wyprzedzać te zakręty. Takie ładne widoki, a nie można się kurde skupić. Trzeba uważać na skały. Oooo! Bawimy się! Wow! Dang, dang, dang. Dawaj, skręcaj kurde. Czy my coś źle robimy, czy to po prostu tak skręca?
Bo nie wydaje mi się, żebyśmy źle robili, nie? Nie, nie. A, to było to? Druga strona. O kurde. Spokojnie. O! Spokojnie. W lewo? W lewo, nie? Okej. Tak. Prawo. Prawo. Dobra, i teraz w lewo. Teraz prawo. Bam! I teraz co? Co to? Tunel miłości. O, driftujemy teraz. Co jest grane? O kurde. Okay. Ale tam chyba o. No to nara. O kurde. Chyba byś musiał podbiec do mnie. No co ty? Pomóż. No i co? Jest. No nie ma. O w dupę. Kurde. Jak to się trzyma w ogóle? Dajesz, dajesz. WTF, przecież to się urwie. Typie, uciekaj stamtąd. To też to będzie miłość. You okay? I'm okay. Let's get out of here. All right. No, no, no. Nice. No. What of you, huh? Yeah. So? What happens now? Look, I know what you're thinking, but going after Harvey won't be easy. I know, but I'm going after him, with or without you. You want to end up dead? I want him gone. He's a cold-blooded killer. The world's gonna be a better place without him. You never told me, Leo. What is your story with Harvey? Before I know Washington, me and Harvey made a huge score. Bank job? Nah. You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. It's all there. Count it. Looks about right. Of course it is. You can always trust me. I'm not trusting nobody, my friend. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys.
You too. Give me the case! What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo! Hand it over, now! This is nothing personal, it's just business. Give me the briefcase. Next thing I know, I'm surrounded by cops. That's rough. I'm sorry. Oh, trust me. He's the one who's gonna be sorry. I'm making things right. For me. And for my family. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So? What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? Like I said, with or without you, I'm going after him. Okay. All right. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's gonna be easy to find. But I need to make sure my family's safe first. Of course. Let's go. Okej. Okay. Nie wiem co myśleć, bo tak... Tak... Takie trochę miałkie to było, ale no dobra. Takie na siłę troszeczkę, nie mogli inną historię wymyśleć, ale niech im będzie. Don't go too far, Alex. Mom? Mom! What is it, honey? What's wrong? Alex? Alex! Czy to nie jest ta Leona, żona, czy coś? Tak, tak. Leo, can I ask you something personal? Yeah, sure. How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together. You know, she knows me better than I know myself. I was 12 when we met at the orphanage. Orphanage? You could say that my parents didn't do their job. I'm sorry to hear that. Don't be. I barely remember them. Besides, I was fortunate enough to have Linda. She was crazy. You know, we used to run away together, steal ice cream, cigarettes. Shit. It's always been us against the world. Still is. No matter what. That's just how it is. Sounds great. Sounds great.